Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie paznokciom świnek morskich. Jak pielęgnować i obcinać pazurki? Ale na początek taka ciekawostka bo nie wiem, czy wiecie, że przednie łapki świnek morskich mają po cztery palce, a tylne po trzy palce zatem kawia domowa ma razem osiem palców z przodu i sześć palców z tyłu w tylnych kończynach. Paznokcie kawi domowej są dosyć grube i okrągłe. W naturalnym środowisku Świnka ściera je sama, natomiast w warunkach domowych jest to obowiązkiem właściciela, aby dbać o prawidłową długość pazurków. Na pewno przy obcinaniu pazurków sprawdzą się obcinaczki, które można sobie kupić w sklepie zoologicznym, dedykowane dla gryzoni. Na pewno będzie dużo większy komfort całego zabiegu pielęgnacyjnego. I teraz tak, właściciele świnek o ciemnych łapkach mają trochę trudniej, bo popatrzcie, nie widać za bardzo naczynek krwionośnych, a nigdzie zaczyna się ta część nieunerwiona paznokcia. W przeciwieństwie do świnek morskich, które mają jasne paluszki, tutaj sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Popatrzcie, jak fajnie widać dokładnie tą część żywą, ukrwioną. Główną zasadą obcinania paznokci jest to, aby absolutnie nie dotykać obcinaczem tej części różowej, ukrwionej. Zatem widzimy, gdzie rozpoczynają się naczynka, dodajemy do tego parę milimetrów i w tym miejscu obcinamy pazur. Pazurek obcinamy jakby równolegle do podłogi. Ta długość paznokci, którą tutaj widzicie i u jasnej i ciemnej świnki, są na świeżo po obcięciu. Taka długość jest w porządku. Jeszcze taką wskazówką może być to, aby zwłaszcza jeżeli macie świnkę morską z ciemnymi pazurkami, w trakcie całego zabiegu pielęgnacyjnego podświetlicie sobie tą łapkę. Wtedy łatwiej wam będzie dostrzec tą część żywą. Obcinanie paznokci jest koniecznością, ponieważ śwince dosyć szybko rosną pazury, należy je skracać, żeby nie zawijały się pod spód i nie doprowadzały do deformacji stópek. Powodzenia w dbaniu o świnkę i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał Domek świnek.